Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel, jest dzisiaj ze mną JJ. Witamy w kolejnym odcinku z No Gems Rush. Mamy do otworzenia trzy skrzynki. Gold, Knight, Bomber Tower. Bomber Tower. Rzadka karta, spoko. Dobra, kolejne. Gold, znowu Knight, o. Spear Goblinki i Bomber. Bomber, też spoko. Czyli takie standardowe karty. Sprawdzimy, co jeszcze w questach, czy mamy... O, free chesta sobie najpierw otworzymy przed golden chestem. Gold, goblins. O, no i tombstone, fajnie. Elegancko. Jeszcze tylko jeden i będziemy mogli go ulepszyć. No dokładnie. I czekaj, został nam golden chestik, tak teraz? Tak, ostatnia skrzyneczka. Gold, spear goblins, bomber, szkieleton. I epic. A, i goblin o, hat. Nowa chatka, nowa karta. Także fajnie, będzie kolejny deck do testowania. Zobaczmy może co mamy w sklepie. W sklepie. No. Na to nie patrzymy. Jest, jest, jest balonik, o, elegancko. No to dzisiaj wiemy co robimy. Balon. Deck z balonem. Czyli dzisiaj deck z balonem będzie. I tutaj mamy jeszcze za free silverka. Tak. Otwieramy. Gold, spear goblin i fireball. Spoko. Nie spodziewałem się tak szybko. Ledwo co zaczęliśmy grać, już od razu karta epicka i balon, także... Oczywiście inwestujemy w tą kartę swoje od razu. 1000 golda uzbierane. I mamy pierwszy balonik. Osiągnięcie odblokowane. Dobra. To my przygotowujemy w tym momencie trzy deki. Trzy deki z balonem i się widzimy za chwilę. Jedziemy. Jak widzicie, ustaliliśmy sobie na razie dwa deczki, bo nie dysponujemy większą ilością kart, a stwierdziliśmy, że te dwa deki będą akurat dobre. I mamy tak. Balon, miniony, dragon, strzałki, knight, giant, tombstone i szkieleton armii. Dokładnie. A w drugim deku zastąpiliśmy miniony i dragona arszerkami i muszkieterką. Czyli to są takie bardziej postacie naziemne, a tutaj te dwie postacie są latające. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało w dekach. Może teraz ulepszmy sobie te postacie właśnie naziemne. Mm-hmm. Upgrade. Bo mamy taką możliwość, więc mi się wydaje, że na razie ten dek będzie troszeczkę silniejszy. O, jeszcze raz. Jeszcze raz. Na czwartym poziomie arszerki, już spoko mi się wydaje. No i jeszcze muszkieterka za 50 golda. Muszkieterka, rzadka karta, dobra na początku, także polecamy. Dobra, to co? Sprawdźmy jeszcze, co tu mamy. Tutaj jeszcze chyba jakieś osiągnięcie. O. Możemy zebrać trzy klejnoty. Super. O, trzy gemy. Elegancko, zawsze się przydadzą. Możemy poprosić chyba jeszcze o kartę, zobacz, w klanie. Mhm, sprawdźmy. Okay. Dobra, request i... I wiesz co weźmy? Gianta. Mamy 3 na 4, a nie wypadła żadna nam karta z Gianta, a Giant jest w deku. Mhm. Jako tank. I później jest wspierane przez wszystkie karty w talii. Także weźmy na razie Gianta. Dobra. Request Giant. Powinni zaraz nam go oddać. Okej, okay, otrzymaliśmy już Gianta. Możemy go ulepszyć za 150. Ulepszamy. Ulepszamy, oczywiście, że tak. Mamy już na poziomie trzecim. I co, nam brakuje jeszcze tutaj do Tombstone'a na poziom piąty trzeci? Piąty poziom! O! Czwarty dopiero. No i piąteczka. Szybko to idzie na początku. Kiedyś w tego Clash Royale jak się grało, to tak długo się wbijało te poziomy, nie? Może teraz po update tak coś pozmieniali. Tak, więcej tego expa i w ogóle. Dobra, to może ja jadę pierwszy z rozgrywką. Mamy Crown Chest do dokończenia, także lecimy. I zobaczymy, co nam się przytrafi. Mam nadzieję, że ten deck się spisze na tych arenach. Mandar. Co mamy? Wyszedłbym na początku muszkieterką, bo nie mamy żadnego tanka. Giant jeszcze jest gdzieś zakopany. Zaraz tą stronę na środek. Tak, akurat Prince idzie. O kurczę, dragon. Dragona, ale muszkieterka chyba sobie z nim poradzi, nie? Tak, powinna. I patrz, uderzy w tą stronę z strzałkami. I strzałeczki jeszcze. Mhm. I szybko Gianta. Nie! Myślałem, że uderzy w tower, wiesz? A wtedy by właśnie za Giantem wyszło muszkieterka elegancko, ale damy arszerki. Cztery barbariansy. Cztery barbariansów, to będzie ciężko. Damy radę. Dobrze, że ten jednak golem jest już na tym trzecim poziomie. Giant? Giant golem, kurczę. Kurde, ma same takie ciężkie karty, widzę. Ściągnijmy może to do środka. I tą stoną chyba jeszcze pomóż. Nie, muszkieterką dorzucimy. Za King Towerem, niech ona tam puszuje jeszcze trochę. Kurczę, dużo ma ten życiak Knight. Znowu Prince, szkieleton armii, szybko. Trzeba go... Już myślałem, że wieża nie zacznie targetu zblokować. Atakować.
Dragon standardowo. Nic, poczekamy sobie na Dragona i wyjdziemy z Giantem. O kurde, jednak chyba nie. Znowu strzałeczki. To zaraz będzie podwójny eliksir, to mam jakoś trochę. Dobra, udało się. Udało się uratować wieżę. Dwie osoby nas oglądają, już jedna. Już jedna, dobra. Znowu arszerki. Nie wiem, czy ten Giant przetrwa. Wątpię. Raczej nie. Knajta szybko dorzucę. Nie! I muszkietarka. Kurde. Nie jest tak kolorowo. Bardzo ciężki madek. Mhm. Ale teraz się nie damy. Teraz poleci Prime, patrz. Tak, ją ściągnę do środka. No i nie ściągniesz już. No troszeczkę za późno. Primes. Zrobimy tak. Gianta. Bo Giant. Jeszcze fireball ma. Balon. Nie pokazywał się z tym za bardzo. I powinno być well done. Strzałeczki możesz jeszcze dorzucić. Tak, leci. Dojdzie balon, dojdzie. Pięknie, muszkieterka spuszowała. Muszkieterka przeżyła. Doślemy kolejną, a co? No i dobra, balon jest zabójczą kartą na niskich poziomach, także widzicie. Sam jeden balonek zgasił cały tower. Ale widzisz, podwójny eliksir wleciał i od razu jest lepiej. Tak, tak, bo ten akurat deck jest idealnie pod podwójny eliksir. Jeszcze wyszedłem Giantem sobie tak profilaktycznie. Strzałkami to zgaszę. No i możemy dorzucić jeszcze balona na zadymę, a niech leci. Co nam szkodzi? Dorzuć szkieleton armii, żeby tak, się tak. Obronić. Czasem nie spuszczali tej wieży. No i GG! Jak widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Musi wyjść na początku Giant, następnie karta, która go osłania, muszkieterka, arszerki. No i następnie dosuwacie balona. Najlepiej robić kontrę podczas podwójnego eliksiru. Dobra, teraz zmieniamy deka na dwójeczkę. Tak, dwójeczka, na latające. Okej, sprawdźmy, jak to będzie nam się sprawowało. Battle. I lecimy. Black. Black and white. Co mam pierwszego? Gianta chyba wchodzimy. Gianta zawierzą. Tak. Później puścimy za nim chyba Dragona. Mhm, bo idzie Witchka. O, i muszkieterka. Przejdzie ta wiedźma za most, żeby ją tower ściągnął. Dobra, mi się wydaje, że szkieleton... Nie, strzałki. Strzałeczki. Dobrze. Knighta chyba doślemy, co? Żeby to spuszował. No. Tą muszkieterkę tam, żeby mhm. to podhaczył. Patrz, odpychają Giant, głupek. Pekę ma. No kurde. Dobra, nie dojdzie do Pek. Ale będzie nam gasił teraz Gianta Peką. No, trzeba chyba się uzbroić na początku. Tombstone'a, co? Albo o, szkieleton armii na print Prince'a. Ciekawe, czy ma strzałki albo Fireballa. Nie ma. No to super. Czyli nie będzie nam niszczył minionów. Valkyria. Valkyria, ale musimy poczekać, aż przejdzie do nas pierw na naszą posesję. O. No i sobie tutaj postawimy Gianta. I teraz ją tower elegancko ściąga. Mi się wydaje... Puścimy balona, co? Balon miniony. Trochę za szybko ten balon, bo będzie dostawał balon cios. Nie, Giant dostaje. Okej. Okay. Ale muszkieterka go przejęła. Dojdzie, dojdzie, no. Miniony spuszowały. Wszystko ładnie doszło. Jeszcze Witchkę zabiją miniony. Dawajcie Dragona, albo zabiją. Nie. Nie, nie, nie. Na spokojnie. Jakby miał ten Giant połowę HP, można było jeszcze dostać jakiegoś Dragona i od razu robić taki prawie 3-0 win. No mi się wydaje, dragonik? Że Dragona na gobliny spoko. Może Knighta przed to jako tank, co? Pamiętajmy, że ona jeszcze Pekę chyba, nie? Ma Pekę, no. Ale on zaraz ją odda. Patrzcie, jak teraz Knight fajnie atak. Mi się wydaje. Lightning. O, Lightninga wow. ma. Mi się wydaje, że dawaj teraz Tombstone. Tak, defensywnie Tombstone. Mamy eliksir. Po co mamy się spieszyć? Jesteśmy na wygranej pozycji. I chyba z lewej zrobimy Giant Lon. Giant. Albo nie, o. Sobie tutaj szkieletony jeszcze rzucimy. Teraz mi się wydaje Giant na szybko. Bo on i tak nie ma strzałek i widzisz, I co się dzieje? Czy Dragona? Balon, balon, balon. Balon. Dragona tutaj damy do obrony. Miniony tutaj rzucimy na... Mhm. I Knighta tak. można ewentualnie... Nie. Strzałki. Strzałki, tak, na gobliny. I będzie 3-0, to też będzie 3-0. Dragon dość. Dragona sobie tutaj od środka doślemy. Kurczę, Lightninga. A daj szkieleton armii, to nam szkodzi. Szkieleton armii sobie dorzucimy, sprawdzimy, czy Prime się cofnął. Się uda. I chyba Tombstone dobrze, na środek, się co? Tombstonik, żeby nam I balona zaraz... dorzuć do góry, żeby było 3-0. Żadna niespodzianka nie spotkała. I? Już chyba nie doleci ten balon. Dragon pozamiatał, mówię wam, grubo. Także widzicie, spoko deczek.
dla przeciwników, którzy mają strzałek, no jest zabójczy po prostu, bo leci nas ten balonik za giantem i my mamy strzałki, nawet jakby rzucił miniony, gobliny, szkieleton armii, to i tak zgasimy go strzałkami, także pamiętajcie, że w balonie w deku ważne są strzałki albo fireball. Dobra. No, dobra, okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? Ile do zdobycia? 5 koronek. A zobaczmy sobie jeszcze tak. Tu mamy dragona miniony, a może damy sobie teraz w tym deku zamiast szkieleton armii pekę. Bo szkieleton armii na tej samej zasadzie działa, co peka na tanki. Też ma dużo ataku, a szkieleton armii jest ich więcej i mają mniej ataku. Mi się wydaje... w sumie tak. I z dragonami, a później przełożymy go do deku z muszkieterką i archerkami. Dobra. Sprawdźmy. To teraz ja lecę z tematem. Jakoś... Geatano? Co ma napisane? Dobra, wyjdź sobie z tą stunem. Tak, bo mamy na razie pierwszy budynek, także warto wyjść z nim. Później dalej nie mamy tanka. A może wyjdźmy tak. Idzie Walkiria, nie? A niech idzie, a zrobimy na pierwszym, dlatego rzuciłem z prawej balona. Zrobimy balona, do niego support, rzucimy... Dragona? Dragona, a przed to Knighta. Dawaj, szybko, szybko, Knightik, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, Knight jako tarcza. Leć, leć, Knightik! Jeszcze tutaj ekipa z drugiej strony idzie. Ale zobacz, teraz co się dzieje. Tam ma powierzy, ja to minionami sobie bronię. On tutaj nie ma strzałek. Tutaj żyją miniony, no widzę właśnie. Ma fireballa, którego nie trafił w balona. Dosyłamy minion Peka. Zgasił, ma strzałki. Zgasił strzałkami, no. Ale tam balon chyba jeszcze raz uderzył. Ci powiem, że gdyby nie ten szkieleton armii, to by miał już po drugiej wieży. Dragon co robotę robi, nie mam pytań. Sobie trochę pożył. No i co, teraz... Znowu z Tombstone'em. Tak, też mi się tak wydaje. Ma balona. Też ma balona. Ściągnijmy go może do środka. Zawsze dawajmy ten budynek troszeczkę wyżej, wtedy jednostka atakująca, właśnie latająca, przeleci prędzej, nie? Do środka. Dragon, bij go! Bij go! Doleci. Raz tak. Uderzył. Udało mu się. Dragon też kontra... ma dragona. Ale za jaki błąd zrobił podstawowy. I teraz dragon mój atakuje i wieżę, i dragona. Bo za blisko go dał wieży swojej. Fireballem jeszcze sobie zgasi. Dobra, tą wieżę raczej już nie obronimy. Zostawmy ją. Niech sobie zginie ta wieża. My i tak mamy przewagę, bo na wieży... King Towerze. King Towerze już ma mało życia. Tak. I wyjdziemy sobie z całym fajnym combo. Na spokojnie. Tu musimy dać już sobie miniony. On teraz odda strzałki. I będziemy mogli... Tak. Knighta dorzućmy. Tam dorzucić szkieleton armii. Patrz, nie? Tu damy Tombstone'a na pekę. Boże, bo tam właśnie leci. I zrobimy Giant Balon. O, ta peka nie zrzuciła się na Tombstone'a. Ale to nieważne. Ale tu już po ptokach. Balon doleci. 600 uderzy? 600 uderzy? Ponad, no. Jeszcze jak wybuchnie bomba. Bomba jeszcze jak wybuchnie, no to myślę z 800 damage'a zadaje. Także mega jednostka. Jak macie możliwość kupienia w sklepie, to od razu proponuję. I Silver Cześcik wpadł. Nie spróbowaliśmy peką nawet zagrać teraz. A no tak. Bo nie było okazji. To chyba jeszcze jeden, co? Mi się wydaje, że ten dragon lepiej będzie się spróbował niż muszkieterka i arszerki, ponieważ mało osób gra na tych początkowych arenach z Chaukai, bo myślą, że to jest lipa. Także jedzie Justa jeszcze jedną walkę i zobaczymy, czy się przyda ta peka. Golemita Los Mayores. Los Mayores. Los Mayones. Tombstone. No i Tombstone, kurczę. Wow. Dragon, dobrze. I minionki do dragonka, tak. Miniony. Zdążymy. Zdążysz, na lajcie. Mhm. Nie wiem, czy... No już nic raczej nie... Nie, nic nie, nie dodawać, nie? Fajnie by było, jakby Knight jeszcze się zmieścił przed tą całą falę, ale wiadomo, zabrakło czasu i no elixiru. I znowu dragon nabije wieżę i dragona przy okazji. I poczekaj ze strzałkami? Nie. Albo... Gianta daj, no. Okej, okay. No i dragon bije Gianta. Sam ta wieża sobie poradziła. Puszczamy balona? Tak, ale poczekaj jeszcze chwilę. I teraz. Okej. Okay. I teraz trzymaj strzałki nad tym wszystkim. Może będzie miał jakieś miniony, czy coś. Szkieleton armii. No, ale raczej nie. Nie ma. Dojdzie sobie na spokojnie. I Tombstone szybciutko, mi się wydaje. Tombstone. Witchkę ma jeszcze, która nic tam nie zrobi. Tombstone idealny kontratak jest na Prince'a. Poszła sobie ta Witchka. Knighta jeszcze mi się wydaje można było dać na Prince'a. O! Uderzył raz. Doleciał, dobra. Knighta? Tak, Knighta na łyczkę. Kurczę, tutaj balon nam leci. Miniony.
Nie mamy Tombstone'a. Ale te miniony spuszują. Dawaj! Idealnie. Udało się, dobra. To teraz czekamy, bo idzie, leci Dragon. Z lewej 952. Chyba Gianta, co? Tak, dajmy Gianta. I Dragon zacznie atakować Gianta. Strzałki, strzałki, strzałki i nie załadują nam się. Klikaj, 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 klikaj. Dobra, zdążysz. Okej. Okay. Na farcie. Wyszło. Co ma teraz? Knajta. Z Tombstone'em wyjdź, będzie balonem atakował z lewej strony na pewno. Jak przytrzymasz palcem, to wtedy celujesz sobie Tombstone'em. O, i lepiej widać, to kartę podświetlasz. No, okej. Okay. Do niego. Dobra. Pekę. Pekę. Dokładnie. Prince się zajął teraz szkieletonkami, a Pekka ładnie puszuje. Knajta zgasi. Ale pogasiła. I chyba... Knight, Knight. Albo Dragon. Dragon, bo minionem muszę trzymać na balona, no właśnie. Dobrze. Okej. Okay. Dragoni. Giant, Valkyria odciągnie pięknie i obroni się to. Wow! Powinno, no, odbroniła się. I szybko dobra. Balon, kontra, atak. Szybko balon. Kurczę, jeszcze tam Dragona ma. Strzałeczki. Mhm. Balon. Chyba niepotrzebnie, bo tam... Tak, ale jeszcze balon powinien dolecieć. Doleci. 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 Dawaj Dragona jeszcze doszli. Tak, dosyłać tam już karty. Mhm. Oj, ten Giant zginął szybko. Dobra, Tombstone'a. Obronimy się. Myślałem, że ten Giant jeszcze ma trochę HP. Knight. I... Minionki. Minionki. Giant. Oj, chyba będzie dogrywka. Dawaj! Kurczę, dogrywka. Udało mu się. Dragon. Na to wszystko. Dobrze. I teraz musisz go zaskoczyć. Poczekaj. Nie, Tombstone'em wyjdź sobie. Mi się wydaje pierw. Tak, na spokojnie. I teraz musimy zrobić Knight balon. Knight na most. Gdzie? Tu? Tu, tak. I balon. Tak jest. I miniony? I miniony. Dawaj miniony też. Już gościu ma w tym momencie powierzy. Tombstone na środek, dobra. Price. Udało się? Udało się, no. Udało się, dobrze. GG. Także widzicie. Trzeba też zareagować szybko z drugiej strony czasem. Jak tutaj z tej strony nam idzie, to trzeba go czasem zaskoczyć. Tak, i się bronić Tombstone'em najlepiej. Albo jakoś tam tankiem wysoko. Jak widzimy, że on z jednej poziomowym. Strony rzucił dużo kart i że brak mu eliksiru, no to rzucamy wtedy z drugiej strony jakieś combo i... No, i czasami wejdzie, czasami nie, a czasami wejdzie. No to dwie koronki zebrane, crown chest otwieramy, może spadnie epic. Może. Gems. No, wolałbym epika. Minionki. Knight. Knight spoko, możemy podnieść już jeszcze level wyżej, na piąty podniesiemy go, ponieważ gramy nim, nie? Także nam się przyda. O, Barbarian Hat. Musimy zobaczyć jakiś deck z tym ciekawy. Chociaż na początku, kurczę, średnio się gra tą kartą, bo jest za słaba moim zdaniem. I zabiera bardzo dużo eliksiru. No i w końcu mamy Prince'a, teraz będzie kolejny odcinek z Prince'em. No, będziemy świrować razem z Prince'em. Także, mordeczki, ulepszymy sobie jeszcze kartę Knighta za 150. Cyk, ile już ma damage'a? 119. I prawie 1000 HP, tak? Info. Tak. 963, elegancko. Mamy dostępnego Prince'a na poziomie pierwszym. Bardzo fajnie, ja przez długi czas grałam Prince'em. No, ja tak samo na początku. Zawsze puszczałam Gianta, później za nim Prince'a i on go jeszcze przyspieszał, tego Gianta. Tak, tak, tak. O to będziemy próbowali w następnym odcinku. Także mordeczki, jeżeli odcinek wam się podoba, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. I subskrybujcie kanał. Tak jest, a my się z wami żegnamy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Z No Gems Rush. Trzymajcie się. Cześć. Hej.